Witam bardzo serdecznie. Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. To jest jak szok. 22, nic się nie zmienia. To jest szok. Ty, woda mi się skończyła, że mogę z tobą nie po wodę. Tyle dni. No to idź, ja pogadam se. Tyle nie, dni nie, z tobą nagrywać. Nie Jezus, kocham. Idę po tym. Cieszę no się fajna niezmiernie. Sprawa, fajna sprawa. Fajna ciekawa. Sprawa. A miałem sobie zamówić jedzenie. Ja pierdolę, zapomniałem. No to po tym odcinku sobie zamówisz, to patrz, po tym zamówisz i akurat po nagraniach ci przyjdzie. Klasa, co? Jest to bardzo prawdopodobne. Co mam sobie zamówić? Ty decydujesz o moim. Jest taki filmik Instagram, decyduje co? O moim życiu. Chcesz teraz ty zadecyduj o moim życiu, jak ja mam. Co mam zamówić? Wszystko, no ja co ci powiesz, powiem coś, co ci nie będzie smakować. Wszystko, co powiesz, ja to zamawiam. Pad thai? Pad thai. No. Widzisz? Dzięki no, za odcinek widzowie, trzymajcie się bardzo serdecznie. Nie, spierdala, nie zrobię żadnego pad thai'a, kurwa. No widzisz. Chciałem, że powiesz coś dobrego. Jak to jest pad thai w ogóle? No to sobie zamów jakiś coś takiego z kuchni polskiej, sobie wejść jakąś taką a la bar mleczny restaurację. Zaczynasz mówić sensem. Wiem co, placka po węgiersku, o. Dobry pomysł, no. Drodzy widzowie, witam na kanale Śpimy. Jest to kanał, który służy do tego, że sobie odpalasz go przed snem. Jeżeli na przykład cierpisz na brak snu, albo chcesz sobie coś posłuchać, bo nie masz kolegów na Discordzie, to posłuchaj to też nas. Możesz, też możesz. Witamy bardzo serdecznie. Tutaj. Jutro imieniny ma Paweł, Waleria i Achacjusz, i Joanna, i Piotr, i Patryk, i Patrycjusz. Jest tu to pozdrawiamy dzień takie osoby. Ofiar pamięci wypadków przy pracy, więc uważajcie na siebie. I także dzień sera Camembert, więc smacznego serka. Pyszny, zjadłem, dawno nie jadłem. Arek zaproponował, żeby się sobie quizy zrobimy, jak po tytule widzicie, i będziemy sobie quizy różne robić. Tak. Miały być same quizy, stronkę. Ale to tam się okaże w praniu. Na razie mamy stronę quizowa.pl. Tak, i tam quizowa.pl. Będziemy jakieś quizy szukać fajne. I będziemy ich tutaj oszukiwać i będziemy was oszukiwać. Czemu oszukiwać? Nie wiem, tak pierdolę głupoty. No, czy rozwiążesz mężczyznę tajemnicę mężczyzny w parku? Przed tobą nietypowe zadanie, musisz odpowiedzieć ale czekaj, na jedno streama, za to sam bardzo włączy, pytanie. Czy robię ci streama. O, to dziękuję ci. Twoja zdolność dedukcji i kojarzenia faktów zostanie poddana próbie, zatem rozsiądź się wygodnie, weź łyk gorącej herbaty jesieniaro. Nie mam. I powodzenia. No to dzięki. Panie i panowie, czy rozwiążemy tajemnicę mężczyzny w parku? Na nie. Chcesz czytać pierwszy? Spotkałem w parku, mogę czytać. Spotkałem w parku mężczyznę, który siedział na ławce i trzymał w ręce mały portret. Zapytałem, kto jest na tym portrecie. Mężczyzna pomyślał chwilę i powiedział: nie mam braci ani sióstr. Ojciec osoby na tym zdjęciu jest ojcem mojego syna. Czy wiesz już kogo, kto jest na zdjęciu? Czekaj, trzeba to rozkminić. Nie mam braci ani sióstr. No to dobrze. Łatwe. Rozpoznaję to, rozwiązałem. Ojciec osoby. Ojciec? Ten jest ojcem mojego syna, czyli ojciec mojego syna. To kto? Brat? Nie ma kto? Braci ani sióstr. A ta osoba nie ma braci ani sióstr. No to ojciec albo dziadek. Albo wnuczek. Chcesz odpowiedź? A po co? No bo nie są. Czy ty wiesz? Czy ty no ja wiesz? Wiem. Ale to, no to bez. Widzisz. Ale to ty se rozwiąż też, tak? Że co? Że ojciec osoby. Nie mam braci ani sióstr. Ojciec osoby na tym zdjęciu. Ja tę zagadkę jest kiedyś słyszałem, ale nie ojcem pamiętam. Ojcem mojego syna. Ojciec mojego syna. Muszę sobie to wyobrazić. Jest syn. Jest ojciec. No przecież kurwa to ja, jak ojciec mojego syna, no to kto kurwa ma być? No on. Sam. To co? Znam rozwiązanie. No i co, tyle? Myślałem, że to jakieś osoby trzeba wymyślić. Albo zgadnąć. Aha, nawet czekaj, co? Ma... Na zdjęciu znajduje się syn mężczyzny siedzącego na ławce. A, czyli nawet, czy nie oj, czy nie on, czyli syn. Ojciec mojego syna. Ojciec osoby na tym zdjęciu jest ojcem mojego syna. A czyli to syn. Okej. Okay. Aha. To zjebany jestem. Myślałem, że to dłuższa to taka będzie historia. Ja też, jakaś, a nie tak tyle. Quizowa.pl. Takie o. Czy logiczne myślenie? Logiczne myślenie to twoja mocna strona. To będzie Zdraćmy. Szybki sprawdzian dla twoich starych komórek. No, rozpoczynanie. Bitwa pod Salomonią miała miejsce we wrześniu tego roku. W tym roku świętujemy jej stulecie. 380. No tak, no bo to przed naszą erą, do przodu. No.
No to koniec? Prosta. Koniec? Masz do dyspozycji, monety o nominałach 1, 5 i 7 zł. Jaka jest minimalna liczba monet potrzebna, żeby wydać 11 zł reszty? Nie ma monet, kurwa, 7-złotowych, od tego zacznijmy. No właśnie. Więc masz monety 1 i 5. Jaka jest potrzebna, żeby wydać, no 3? W takim razie, 5, czy nie? 5, 5, 1. Ale jak wydać 11 minimalna złotych? Minimalna musi być. No to 3. No też mi się wydaje, że 3. Jeżeli o to chodzi. No kliknij to 3, zobaczymy, no. Co się tu będziesz zastanawiać? Nasza taka jest odpowiedź. No i dobrze. Ale nie wiadomo, czy dobrze, bo to jest niezaznaczone. Bartek lubi karmazynowe buty. Paulina lubi aksamitne podszewki. Czekaj, Bartek lubi karmazynowe buty. Paulina lubi aksamitne podszewki. Marian lubi niebieskie mokasyny. A co lubi Tomek? Dobra. Trzewiki, krawaty, trampki. A czekaj. Trzewiki to też są buty. No. I trampki też są buty. Bo jest wszystko buty po prostu, więc będzie coś z butami, bo są jeszcze krawaty i majtki, więc to nie, to odpada. Buty, dlatego podszewki, mokasyny. A mokasyny mi się są wydaje, buty, że są... będą kurwa koralowe, ale jaki to jest kolor koralowy? Nie ma takiego koloru, mi się wydaje. Morelowy A co ty jest. Mówisz, kolorowe więc majtki? Ja bym nie, morelowe trzewiki. No też mi się wydaje. Ale... No też mi się tak wyda źle. O kurwa. Koralowe każde... trampki, każdy z... Który wyraz zaczyna się na literę imienia. Tak? Bartek, buty, Paulina. Aha, ale kurwa. No jo. Trampki i trzewiki też, też się zaczynają kurwa, na te. Debilu. Co za więc chuje? Dobra odpowiedź. Debilu. No właśnie. Jest dobra odpowiedź. Można zrobić dwie operacje. Oddaj jeden, pomnóż przez trzy. Jaka jest minimalna potrzebna liczba operacji, żeby pójść do tej liczby? Od 1 do 12. Czekaj, ale masz do dyspozycji dwie. Pomnóż przez trzy albo dodaj jeden. No to bym zrobił. To kurwa dwie operacje. Masz do dyspozycji dwie operacje. Stary. Masz do dyspozycji dwie operacje, więc można tylko dwie wykonać. I moim zdaniem to jest bait. To jest bait i to jest. No dobra, to zaznacz. Głupie by było w takim razie, bardzo głupie pytanie. Ale to poczekaj, jakbyś to policzył normalnie, to ile by wyszło operacji? Na przykład od jedynki zacząć, no to musisz razy, jak dodasz jeden, no to masz jeden, masz dwa razy, nie, to nie ma sensu wtedy, musiałbyś trzy, miałbyś trzy, dziewięć, pięć, a nie, lepiej, trzy, nie, ma na, trzy, nie jest pięć. Trzy operacje, trzy operacje. No to jakie? Czy ja dobrze mówię, że masz jeden razy trzy plus jeden, to jest razy... cztery, razy trzy to jest 12? No tak, to łatwiej jest. Czyli nawet. No albo trzy, albo dwa. A zależy, czy to jest baitowe, czy nie. Mi się wydaje, że nie, bo by było za głupie, żeby było coś takiego, więc trzy. No dobra. Mi się wydaje, że to będzie trzy. No. Okej. Okay. No i dokładnie to zapowiedziałem. Ile razy minutowa i godzinowa wskazówka zegara tarczowego przetną się między godziną 5 a 8? Ile razy? Czekaj, godzina... Poczekaj, jeżeli jest piąta i tam jest na górze, więc masz raz cztery. I to jest wtedy szósta. Masz dwa, jest siódma. Trzy albo cztery. Zależy, no czy liczysz tą piątą też. Czy tą piątą też liczysz, zależy. No, piątą też liczysz, ale to wtedy przeskakuje już na szóstą. No dobra, więc... to trzy. No. Masz rację. Ile różnych liczb trzycyfrowych można ułożyć z cyfr 1, 2 i 3? O kurwa. Cyfry w liczbie nie mogą się powtarzać. O kurwa, no to już jest ciężko. Ile liczb trzycyfrowych można ułożyć z cyfr 1, 2, 3? No możesz to... 120, o kurwa, 3, dużo. Co 200, trzeba liczyć już? 231, 321, 312... 311, 322, 333, kurwa, 127, dużo liczenia. 27. Chcemy to liczyć? Co? 6? 6. 123, 132, 200. Aha, bo liczby nie mogą się powtarzać, debilu. A, no właśnie. O Boże. A to bez powtarzania, no to ma to sens. Debilami jesteśmy. No, no tak ma to sens. 4 na 6. 4 na 6.
Zdecydowanie brawo. Możesz polegać na swoich zdolnościach logicznych i umiejętności trafnego wyciągania wniosków. Brawo. Dziękuję. Super. Ty tylko, pokaż to, tylko 3% ludzi rozwiąże ten test. No, bezbłędnie. Zobaczymy. No zobaczmy, czy bezbłędnie rozwiążemy ten test. To niezwykle trudny quiz z wiedzy powszechnej. Szerokość twojej wiedzy zostanie poddana próbie. Pytania bowiem dotyczą najróżniejszych dziedzin. Geografia, historia, film, muzyka. To tylko kilka z nich. No to wiemy, sprawdźmy, że nie twoją rozwiążemy wiedzę. Rozpoczynamy quiz. Bo już wiem, że się nie uda. Tytuł tego obrazu malarza Eugenia de la Croce nosi to. No jak ja może być? Znam ten obraz. Też znam. Nie wiem, abym tą Francję dał o bitwę, tą drugą, ale... Ja bym dał bitwę pod Pointers, po Peters. No też chyba bym to dał. Ale nie wiem. Kurwa, nie mam zielonego pojęcia. O, no, aha. Nichuja ja bym nie wiedział. A to jest jakaś informacja. W ogóle tego nie miałem w tym. A to można było sprawdzić. Z Wikipedii, skąd to jest, no. No. Ale tak, by się po francusku, to ciężko by było. Która aktorka wcielała się w niezapomnianą postać Scarlett O'Hara? No jak mamy to wiedzieć, jak na nie nasze lata? Kurwa, jaki głupi, to się nie dziwię, że tu 3% jest w grupie, która rozwiązuje to no jest, bez, kurwa. Bezbłędnie. Europejską stolicą nie jest. Tirana, Zagrzeb, Sofia, Riszek. Tirana. Zagrzeb mi się kojarzy, że jest. No i chuj. A... Pani Robinson próbuje pani uwieść, prawda? Z jakiego filmu Stana Hoffmana w roli głównej pochodzi ten cytat? Piękny umysł chyba. Nie, a piękny umysł? No, na pewno nie American Pie, na pewno no absolvent, nie Absolvent, na pewno nie American Beauty, kurwa, piękny umysł. No. Co, no, kurwa, Absolvent? Ale to jest jakiś nie wiem co to za quiz, to jest dla ludzi, którzy ukończyli szkołę w 1950 roku. No. Samson to imię biblijskiego olbrzyma, z którym wygraną stoczył Dawid. No nie, Goliat to było przecież. Cieśnina, to z Minecrafta jest zdjęcie? Cieśnina Gibraltarska znajduje się pomiędzy Francją, Wielką Brytanią, Portugalią, Maroko, Hiszpanią, Marokiem, Grecją i Turcją. To nie jest Francja i Wielka Brytania na pewno, bo tam jest kanał. Mhm. Portugalia i Maroko, Hiszpania i Maroko, Grecja i Turcja. Raczej bym powiedział, że to też nie jest Grecja i Turcja, ty? Ja bym na pewno nie Grecja i Turcja. Hiszpania i Maroko, poczekaj, czy tam jest coś takiego? Weź Portugalia i te. Ale to może być Hiszpania i Maroko, kurwa. Maroko na pewno. No albo to, albo to. To jakbym wziął na 50 na 50. Portugalia albo Hiszpania. Portugalia i Hiszpania. Ale Portugalia, no, nie jest po, Portugalia nie jest po prawej u góry jakoś bardziej? Hmm... Na mapie nie. Sobie wyobraź, jest Hiszpania. To Hiszpania, to Portugalia jest tak, nie jest jakoś tak bardziej na lewo? Bardziej, na lewo, na lewo, to... na lewo bardziej gdzieś? To nie, no, ale to też jest Maroko, aha. Ja bym powiedział, że Hiszpania, ale jak mówisz, że Portugalia no to... No właśnie też tak myślałem, to był pierwszy mój strzał, a, Hiszpania? W głowie, no. No ale damy Hiszpanię? No, dobra, no skoro taki był, zaufajmy pierwszą strzałowi. Francja, jaka wstaje wyjdzie. O, się. O, dobrze, udało się. Bo mapę sobie wyobraziłem, jak to wygląda, nie? Hades z mitologii greckiej był bogiem podziemnego światła zmarłych. Kto jest jego odpowiednikiem w mitologii rzymskiej? Apollos, Pluton, Mars, Jowisz. Kto był? Apollo to nie, bo był Apollo on był dobry. Pluton chyba też miał wyjebane. Może Mars tak najbardziej by mi się kojarzył? Chyba Mars, bo też czerwony jest, kurwa. No, jednak Pluton. W pobliżu którego amerykańskiego miasta znajduje się nieczynne już więzienie Alcatraz? O, San Alcatraz Francisco. Jest San Francisco, no. A wiesz dlaczego? Chicago? Czy San Francisco? San Francisco, a wiesz czemu? Czemu? Pochwalę się wiedzą przed kliknięciem, żeby no, się zezrać. Bo mi się z tego co kojarzy, w GTA San Andreas obok San Fierro na mapach z bety była wysepka, która miała być odwrotowaniem Alcatraz. Aha. I ona finalnie nie została wybudowana. Tam koło mostu po lewej stronie. I nawet co ciekawe, w grze jak sprawdzicie sobie mapę u Toreno w domu, to normalnie albo w tym barze z takim ufolutkiem, tam jest mapa, wisi na ścianie i na tej mapie jest właśnie to Alcatraz. Okej. I mi się wydaje, że to jest San Francisco. No dobrze. Dziękuję, GTA bawi i uczy. Bez kitu. Ile w przybliżeniu wynosi odległość Ziemi do Księżyca? Oglądam Kasprapitale, ale nie aż tak szczegółowo. Ale to
Mi się to 48 kojarzy, ale nie wiem, czy to nie za mało by było. Za mało, mi się kojarzy, że 2 miliony, kurwa. No właśnie to za mało, tylko wiesz, o co chodzi? Sama liczba 48 mi się kojarzy po prostu. Ale wiesz, o co chodzi? Oni zrobili największą i najmniejszą, żeby nas zbejtować, to jest środkowa któraś. Albo 48, albo 110 mi się kojarzy. Więc... No to niech będzie na twoje, powiedz co dać. Ja bym dał 2, no ale to za... A nie. Daj, kurwa, czekaj. 380, a 380 to nie jest czasem jakiejś ziemi? Możliwe. Obwód, kurwa, czy coś takiego? No ale to zobacz, jak masz obwód ziemi 380 i myślisz, nie wiem, pomiędzy ziemią a księżycem nie zmieściłaby się jeszcze jedna ziemia? Nie, nie zmieściłaby się. Mhm. To daj to 110 i chuj, zobaczymy. Widzę 380, widzisz? Zajebiste. Znanie słowa omnibus nie jest. Erudyta, poliglota, człowiek renesansu, alfa i omega. Omnibus? Nie, a nie jest. No to... Człowiek renesansu. Kurwa, albo poli... Tak? No bo czekaj, omnibus to jest związane z nauką na pewno, nie? Hmm. Alfa i omega to jest osoba, która wszystko wie. Erudyta to jest osoba uczona, tak? Dobrze mówię? Erudycją się wykazuje. No. Poliglota to jest osoba, która języki. Mówi w różnych językach, a człowiek renesansu to jest człowiek, który robi wszystko. No czyli ale to, jest ale... to też chyba. Ale z drugiej strony alfa i omega to też jest wszystko. To też by pasowało właśnie, więc mi się wydaje, że poliglota chyba. Poliglota, bo mówi w językach? Chodzi o języki, no dawaj, to nie... tak, poliglota to będzie. No. Dobrze. Który z poniższych twórców nie miał szans spotkać się z pozostałymi? Wojsław Remion, Julian Tuwim, Adam Mickiewicz, Maria Dąbrowska. Kurwa, no to nie kurwa, wiem. No kurwa, nie pamiętam tych czasów, w jakich oni żyli. Dajmy babę. Maria Dąbrowska mi tu nie pasuje, ale to pewnie podpucha. No, tak myślałem. Aha, bo tu jest ten. Który z poniższych wysp jest samodzielnym państwem? Mhm. Malta. Malta, no. Byłem na Malcie, więc wiem. Piosenkę Nie bądź taki szybki, Bill śpiewała Kasia Sobczyk, Maryla Rodowicz, Ewa Dem, Anna Jantar. Nie bądź taki szybki, Bill. Kto to śpiewał? Ja to w ogóle nie kojarzę, że to jakaś baba śpiewała. Tylko zacznijmy, ale dobra. No. Powiedz liczbę od 1 do 4. 3. A. Wybierz kolor karminowy. Karminowy? O kurwa, to są odcienia już. To coś z fioletem mi się kojarzy, bo karmazynowy jest fioletowy trochę, więc... Czerwony. No to nieźle. No i zakończ quiz. Chuj, no nie jedzie tych 3%, ale ktoś... 6 na 14, nawet nie połowa. No. Motyw kłamstwa w kulturze to tam chuj. Coś ciekawszego trzeba znaleźć, bo... Inteligencja emocjonalna. Leki quiz wiedzy ogólnej. Sprawdźmy, kurwa. No dobra, tylko że to znowu będzie pewnie podobne do tego. Duże i sztywne pióra umieszczone na tylnej krawędzi skrzydeł ptaków, tworzące powierzchnię nośną skrzydła, to sterówki czy lotki? Mi się kojarzy, że lotki. Lotki. Czy hel jest lżejszy od powietrza? Tak. Tak. Co? Uzupełnij cytat pochodzący z czwartej części Dziadów Adama Mickiewicza. Czekaj, nie wiem, czy... Kobieto puchu. Ty wieczna istoto. Puchu drobny, puchu wątły, puchu lotny, puchu marny. Lotny chyba, ty wieczna istoto. Postać twojej... No to dawaj. Awaj. Marny. No, marny. Wiesz, na zdjęciu sportowym jest to jeden z najbardziej utalentowanych lekkoatletów w historii. Kto to jest? Karl Lewis? Ty, no to Usain Bolt. Ale gej. Alpha Power, Usain Bolt. Usain Bolt raczej to będzie. Dziękuję. Daj testy. W której mitologii zmarli podlegali sądowi Ozyrysa, którego centralnym elementem było ważenie serca względem pióra? Na jednej szali składano serce, na drugiej zaś leżało pióro mat. Jeśli serce było lżejsze, zmarły zostawał ogłoszony jako mówiący prawdę. Nieźle, kurwa. Ozyrysa, no to chyba egipskiej mi się kojarzy najbardziej, ale chyba albo greckiej. Ozyrys mi się kojarzy z Egiptem też. Też mi się kojarzy z Egiptem, więc... Ostatnie stadium rozwoju motyla to poczwarka imago. Poczwarka pewnie za imago, no. O. 21 gramów to piosenka Simpsona. No. 21 gramów to amerykański dramat 2003, którego tytuł to przyjęta w kulturze masowej przypuszczalna masa ludzkiej duszy,
a w którym jedną z głównych ról zagrał aktor widoczny na zdjęciu, czyli, nie wiem, Mel Gibson, kurwa, może być, jak dla mnie. To nie jest Sean, czy to jest Sean Connery? Nie, bo on grał... Nie wiem, ja mówię ci, Mel Gibson. Mel Gibson też to nie jest. No to nie. Chris Brosman albo Sean Penn. Sean Penn, kurwa mać. Sean Penn. Skąd pochodzi ten 13-zgłoskowy fragment? Nie spostrzegał się, wleciała przez okno świecąca, nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca. Nucąca chwyciła suknię, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca, z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Wesele. Dobrze. No i chuj. Teraz ty. Pointy używane w balecie to rodzaj obuwia czy stroju? Wiedziałbym, że obuwia. Nie wiem czemu. Nieznośna lekkość bytu to powieść z 1982 roku autorstwa. Ujo, możesz sobie poklikać. O, się udało. 7/10. Nieźle. Dawaj, zobacz więcej, co tam jest. Są kolejne quizy jakieś? No kurwa mać. Co to się dzieje? O, patrz, kategorie są. No ale... O kurwa, to zjechało. Ale się zwinęło. No. Albert Einstein. Co to za koza? Czy quiz o motywy chleba? Quiz dla myślników różnorodności? Pytania będą proste, ale tylko wszechstronnie zdobywają 8 na 10. No dobrze, przekonaliście mnie, wkurwiliście mnie. Pokaż kurwa. Jako na imię... Kareina, tu bohaterka. Ale proste! To nie jest była kurwa Anna, w chuj to była Anna, stary, wiedziałeś? No. Kurwa. Dawaj. Tour de France to popularny wyścig konny. No kolarski. Wiem, bo oglądałem najebany kiedyś. Który autoportret jest autorstwa Rembrandta? Szczerze? Rembrandta by pasował, to jest tego, Da Vinci. To nie raczej to. No. To by pasowało do Rembrandta. W warunkach normalnych azot jest. W normalnych azot jest. Kurwa, się wydawałoby, że ciekły, ale. Też bym tak powiedział. No to dawaj, jak tak mówimy. Ale pewnie będzie gaz. Albo gaz! No właśnie. Kurwa. A jeszcze bait, kurwa, bo tu woda leci. No. Który członek The Beatles poślubił Yoko Ono? No kurwa, to... John Lennon. Lennon. No. John Lennon. Aconcagua to najwyższy szczyt. Czego? Czytaliśmy o tym. Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej. Czytaliśmy czy Azji? To któraś Ameryka będzie? Mi się wydaje, że północna albo Azja. Ale nie chcę tego. Dobra, spierdolę to najwyżej. Kurwa macie. No, a będzie północna jeszcze, ja pierdolę. Właśnie się zastanawiałem, czy południowa, czy północna. Dobra, co jest narodowym sportem japońskim? Tak? Które zdanie jest prawdziwe? Każdy sześcian jest prostopadłościanem, każdy prostopadłościan jest sześcianem. Prostopadłościan jest sześcianem bardziej niż na odwrót. No. Dawaj. W islamie sunnickim tytuł następców Mahometa to kalif, sultan, maharadża, wezyr. Kurwa, wszystko mi pasuje tutaj, tak szczerze. No. A mi się kojarzy z Mahomet. Tak? Nie Mahomet. Bo nazwa podobna. No to... Nie chodzi o to, co mi się z tym kojarzy, ale... No to dawaj, no. Kurwa, a to tego bym w ogóle nie strzelił, to coś innego miałem. Od liczby i rodzaju cząsteczek melatin w cebulce włosa zależy jego jędrność, łatwość kręcenia, kolor, grubość. Melanina jest chyba za kolor odpowiedzialna generalnie. Tak mi się wydaje. No, 7 na 10 punkta nas brakło, ugruntowana więc. Nie, bo, aha, dobra. No, 8 na 10. Nic na nie stronie. Poradzisz sobie? Nie. W tym quizie 7 na 10 przebijają tylko najlepsi. Jakie to jest bait?
To wygląda jak reklamy jakieś chujowe. No, bez kitu. 10 prostych pytań, ale prawdy każdy dzień popełnia błąd. Nie, nie można. Nie, no dobra, to gdzieś popełnimy na pewno, skoro każdy, no to... Każdy. A, ale mi kurwa szyja. O. No, kurwa, zajebiście, Dirty Dancing. Dobra, Dirty Dancing, no. Co? To niezły bait. Bo Swayze... Kurwa, jest chyba scena z bo tego. Bo bait na Swayze'ego, ja pierdolę. Jak nazywa się oficjalna londyńska reprezentacja brytyjskich monarchów? Pałac Buckingham. No. Bo... Jak mu było? Nie Daro, tylko... Jak się nazywa? Ziomek z UK. Jaki ziomek z UK? Kurwa, zawsze zapominam jego imienia. Nie Daro, nie Jaro, tylko... Kurwa, no. Nie Daro? Rado. Rado, no. Rado miał szalet pod pałacem Buckingham i mówił, że widziałem królową, jak jechała. Spałem tam pod pałacem i widziałem. Czy Japonia posiada granicę lądową z innym państwem? Chyba... Nie. Chyba nie właśnie. Która postać z Kubusia Puchatka znana jest ze swojego brykania? Tygrys, królik, kłapouchy, posiaczek. No, kłapouchy. Nelson Mandela był prezydentem Nigerii, Kenii, Argentyny, Republiki Południowej Afryki. Ja mam swoją odpowiedź w głowie, powiedz. RPA. No właśnie. Co nie nadaje się do recyklingu? Papier, plastik, szkło, kompost. Ja bym powiedział, że plastik. Powiedziałbym, że plastik? Nie, poczekaj, z plastików w nowych butelek robi się. Papier, ale kurwa, okej. Okay. To czemu papier? Nie, bo można papier recyklingować. Co się tak? Zbiera? Jest, ale kurwa, wszystko z tego się zbiera. Papier, plastik, no tak, no szkło tak, można i kompost. To szkło dawaj, można... kurwa, kompost. Szkło. Chociaż, kurwa, zależy jaki recykling, bo tu chodzi o recykling, którym coś rozpierdalasz no i tworzysz właśnie, z tego nową rzecz, czy chodzi o recykling, którym po prostu znowu używasz. No to wtedy papieru też możesz jeszcze raz nie użyć, jak go zapiszesz już, to też go jeszcze szkło, raz nie użyjesz. Ja bym dał szkło, tak szczerze, ale nie chcę już kolować, dawaj ty. Ja bym dał kompost, ale... No. No ale, kurwa, kompost się używa. No to takie, kurwa, mylne pytanie, zależy jak to rozumieć. Jakiego mięsa nie znam muzułmanie? Wieprzowinę. No, krowa. Krowa? Krówka miło. Jaki tytuł nosi film, w którym grający go normalny Brad Pitt rodzi się jako staruszek i stopniowo modernieje? 7. Mhm. Benjamin Button. To inaczej zapamiętam. Ile wzrostu miał Napoleon? Podobno wcale nie był niski. Wcale nie, to 1,70 mu daj. No. Że to jest bait na to, że miał mały wzrost. 1,50. To chodzi o to, że... Czekaj, skąd to się wzięło? Nie pamiętam, ale słyszałem o tym historii. Z obrazu jakiegoś może. Policz w głowie, 11 plus 55 plus 77. 66 plus 73. Kurwa, nie chce mi się. Ale mogę. 67. I zostaje 73. Powiedziałbym, że... 143? Jest taka odpowiedź? Jest. I co, mamy 7 na 10? A nie, bo to było 10 pytań. O, jest 8 na 10, idealnie. No i się nadrobiliśmy. Nie, bo 10 prostych pytań, a każde pełnia błąd. A. To nie popełniliśmy. O kurwa, ale prosty quiz. Dziennikarz Górny Śląsk. Wszyscy znamy te nazwy, ale potrafimy je odpowiednio dobrać? Dobrać było tam, no, tak? Zobaczymy. Dobrać. Podhalański Herszt Bandy to Baca, Juchas, powiedział, Harnaś. Że Juchas albo Harnaś. Ja bym powiedział, że Juchas albo Harnaś właśnie. Pewnie żadne z tych, kurwa. Kurwa, Harnaś. No, co ty widzisz? Porzucenie wiary nazywa się apotezą, akwatorią, apostazją, abelazą. Apostazją, no. Szybko przygotowane i serwowane na poczekaniu niezdrowe danie to fast food, kanapka, kurwa. Brunch.
Na studniówce zaliczymy w pierwszej kolejności poloneza, walca, mazura, tango. Poloneza, kurwa, pamiętam, jak się tego uczyliśmy. Ja tańczyłem. Niedużym przedmiotem dekoracyjnym o niewielkiej wartości użytkowej jest bubelot, picado, ormano, bibelot. No. Się wydaje, że... Kurwa, bibelot. Dieta progresywna spożywania wszystkim białka jest dieta? No dawaj, Jarek. Monty Gnaka, Metabolic Balance, hollywoodzka Dukana. Nie wiem, Dukana mi się kojarzy, nie wiem czemu. A. Wydukał. Ojciec prowadzący córkę do ołtarza ma tradycję w butonierce. W betoniarce. Co ma w butonierce? Nie wiem, powiedziałem, że kurwa kwiatek. Się płatki ruszy, sypie później. Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej organizmu to ropieniec, sepsa, gangrena, ropnica. Nie wiem. Gangrena. Nie, to jakaś choroba. Sepsa. Klasyczna polska zupa podawana w niedzielę jest rosół. No, rosołek. A jeszcze kurwa, tu jest zbejtowane. Dokąd jaki pan taki? Jaki pan taki? Dwór, kurwa? Nie wiem. Tak by pasowało. Kram. Może kram to był dwór. 7 na 10. Nieźle. Co tu jeszcze jest? Kurwa, dużo jest takich tych właśnie bejtujących. Tylko jedna osoba na 10 odpowiada na te pytania. I są takie kurwa chujowe pytania z lat 50. Ty. Czy udać się do niczego poplątać? 10 nietypowych. To są quizy, kurwa, są takie wiedzowe. Bardzo ja liczyłem, wiedzowe, że będzie no. Coś fajnego tutaj będzie. No, że jakim szkolne chlebem pytania, jesteś. Szkolne pytania, kurwa, no na przykład. Polski quiz wiedzy ogólnej, nie? To będzie ciężkie, ale możesz wziąć. Albo chuj. Dobra, jednak tak. Najdalej na zachód, wysuniętym krańcem Polski jest Zakole Odry około Osinowa Dolnego w gminie Cedynia, powiat gryfiński, województwo. To już samo, to kurwa, to samo pytanie brzmi. Zjebanie i kurwa, nie wiem. No wygląda na mapie, jakby to miało być zachodniopomorskie, kurwa. Najdalej na zachód. Ja bym powiedział, że kurwa dolnośląskie, a wyjebane. To ja tam zachodniopomorski. No i zajebiście. Bo mi się kojarzy, że gryfice są na północy. A. Jaką reformę przeprowadził w 1922 roku Władysław Grabski? Oświaty? No, to nieźle. Mm-hmm. Niezła oświata. Kto grał główną rolę w filmie Feliksa Lalka w Łodzi Rej? Zaznaczone nurtu kina moralnego. Maria Opra. Nie powiem, ten sztur kurwa będzie z bejtem, co? A nie, nie jest. Jezus, tu... Jednodniowa sesja Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1 lutego 1717 za panowania Augusta II Mocnego z powodu niedopuszczenia posłów do głosu w obawie przed zerwaniem obrad została nazwana Sejmem. Kurwa milczącym. No, niemym. Nie byli niemi, tylko byli milczący. Jaki procent tak? Powierzchni naszego kraju w przybliżeniu zajmują niziny, czyli obszar należący od 0 do 300 metrów? Jaki obszar? O Jezus, kto by to wiedział? Co ja, kurwa, budowlaniec jestem? Jak patrzę na mapę... Kurwa, 91? Wow. O, niziny. Nizina dolna, kubak dzinny tam żyje. Rządza pieniądza, szare miraże, po prostu bądź. To piosenki z repertuaru grupy. Manam, Republika, Kult i Love. Kurwa, Republika albo Kult. No jednak Manam. Najdłuższe rzeki w Polsce to Wisła i Odra, a która rzeka zajmuje trzecie miejsce? Bug czy Warta? O kurwa. Powiedziałem, że nie Warta. O. Ale różnica. Uzupełnij tytuł obrazu Jana Matejki. Zygmunt III Waza pod Pskowcem. A jak ten obraz wygląda? Kto tam może być? Jan III Sobieski. Kurwa, nie wiem. Wszystko mi pasuje, tak szczerze. Zygmunt III Waza, kurwa, Stefan Batory. Denominacje banku pieszynistyczne miał wcześniej wartość... O, jedna złotówka była kiedyś warta 1000 albo 10 tysięcy. No i w miliardach liczyli wszystko, więc chyba 10 tysięcy. No dobra.
Autor cyklu powieści... To teraz ty czy ja, bo już nie wiem. Dobra, autor cyklu powieściowego Trylogia Saska, hrabina Kossel Bruhl z Siedmioletniej Wojny, ma na swym koncie największą liczbę wydanych utworów w historii literatury polskiej. Jak nazywa się ten pisarz? Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Stefan Żeromski, Bolesław Prus. Trylogia Saska. Chuj go wie, kurwa. Może być i Kraszewski albo Prus. Wow. Kolega Kraszewski. Nieźle. 5 na 10, ale mam nadzieję, że wy jesteście 10 na 10. Siema. Ema.